Mogę skopiować kluczyk w dafie? To spróbujemy, jak to się robi. Tutaj mamy jakiś kluczyk taki o na próbę. A teraz tak. Transponder klonuj. Wybieramy jaki. Ups, gdzie lecisz? Teraz piszę tutaj oczywiście TTTT. Żeby włączyć to, włożyć to tu i nacisnąć to tam. Tylko nie wiem, jak to wszystko zrobię. No. O, udało się. Teraz on sobie pomyśli, przerobi. Teraz trzeba kluczyk włożyć do stacyjki i antenkę przyłożyć właśnie w tamto miejsce. O, tam o, tak o. I teraz to przekręcić. I on będzie teraz myślał, co zrobić. I tak trzeba robić kilka razy oczywiście. Nie wiem, czy mi się to uda. Raz, dwa. Same sukcesy. Teraz trzeba włożyć znowu kluczyk do tego tutaj. O, on pomyśli, co z nim zrobić. Napisało, co jest, że jest ok. Teraz znowu trzeba to włożyć tu, żeby zweryfikowało. No, coś tam pomieliło i zrobiło. A teraz trzeba włożyć ten kluczyk, który chcemy zrobić tutaj. I udało się, ale jaja. To teraz ten kluczyk powinien zapalić samochód. Tylko że jest jeden problem, bo jeszcze nie mam do niego wyciętego takiego blade'u. No to trzeba pierwsze dociąć blade, a później spróbujemy, czy to zapali. Albo jak będę miał czas, to przełożę ten i zobaczę. Także taka zabawa w czasie wolnym od pracy kierowcy tira.